No i zaczynamy nowego vloga, tym razem zaczynam jakoś tak od środka tygodnia. Jak widzicie, jeszcze mi nie wychodzi, żeby je tak robić cyklicznie raz w tygodniu. No moje życie jest dziwne, jeżeli chodzi o jakiś rytm, żeby był cały czas. W zasadzie na co nie narzekam, ponieważ nie lubię rutyny, więc mi to odpowiada. No ale ostatni vlog był lekko przegięty, bo chyba 25 minut trwało, więc będę starał się, przepraszam Was za to, że tamten wyszedł taki długi, będę starał się robić je takie w granicach 10-15 minut. Może jak coś wielkiego się wydarzy, to tak jakieś 20 minut, nawet 25 to jest lekko za dużo. Kolejna kwestia jest taka, że właśnie idę do Was wysłać paczuchy. Wczoraj nagrałem też film na temat górala i tam poleciała fala. Właśnie zdziwiło mnie, bo negatywne komentarze pod tym filmem moim zdaniem nie były hejtem. Były po prostu odmienną formą rozmowania, ale nie było jakiegoś hejtu, tego takiego, wiecie, takiego typowego hejtu. Co mnie cieszy, że mam takich widzów, mimo że około 30%, nawet może 40% teraz już będzie łapek w górę, jest łapek w dół. To jest dużo, ale to też pokazuje, że nie dajecie tych łapek też bezmyślnie. Jeżeli Wam się taki temat na przykład nie podoba, czy coś, to reagujecie. Dużo osób pisało, żeby właśnie tego tematu nie poruszać. Dlaczego ja go poruszyłem? Zauważcie, patostreamy są od dawna, dawien tak naprawdę na polskim internecie. Jak sobie jakieś rafatusy tłukły butelki na łbach i tak dalej, nic na ten temat nie mówiłem. Jednak tutaj miarka się przebrała i wiecie, nie dotykając tematu, nie mówiąc o nim, nie rozwiązujemy go w żaden sposób. To taka sytuacja, jak byłem ostatnio na giełdzie w Lublinie, gdzie zerwało namiot dwóm kobietom, co sprzedawały firanki i wszyscy tylko chodzili obok nich i się śmiali. My z MSIM podeszliśmy, mówię, chodź MSIM, pomożemy kobietom, przecież no jak to tak może być? Ale wiecie, problem był, nikt nie chciał pomóc. To samo było na innej giełdzie, dzień później, jak multum osób było dookoła, trzech facetów próbowało przyczepkę dosyć dużą, ciężką wtargać gdzieś pod górkę i nikt im nie chciał pomóc. Tym razem z Wiśnią poszliśmy pomóc. Tak samo tutaj jest. Jeżeli internet nie zacznie grzmieć na ten temat, to taki rak jak góral będzie się rozwijał. Tak jak mówię, dużo mogę zdzierżyć, typu patole i tak dalej. Mam swoje zdanie na ten temat. Część z nich robi to typowo pod hajs i tak dalej. I nie są tak głupi, za jakich uważacie. Ale w przypadku górala naprawdę miarka się przebrała, ponieważ to nawet chyba to nigdzie to nie przejdzie. Pedofilstwo nie przejdzie nigdzie. Nawet w pierdlu dojeżdżają takich. Także zrozumcie mnie, dlaczego ja ten odcinek nagrałem. Też po to, żeby ustrzec rodziców, żeby wiedzieli na przykład, że takie coś ma miejsce, bo widziałem po komentarzach, że gro rodziców nawet nie wiedziało, że takie rzeczy mają miejsce. Znaczy rodziców, gro ludzi nie wiedziało, że takie rzeczy mają miejsce w ogóle w internecie, więc warte było to moim zdaniem nagłośnienia jakiegoś. A czy dalej w to będę brnął i tak dalej? Nie wiem. Ja to robię wszystko na spontanie. Ten kanał i tak dalej to są po prostu moje myśli na różne tematy, które chcę się wypowiedzieć. Jest wiele różnych tematów, na które chcę się wypowiedzieć. Widzę, że się za dużo rozgadałem. Coś czuję, że to będzie vlog dwudniowy, a nie tygodniowy. Dobra, jadę wysyłać dla Was te paczuchy. Zobaczymy, co dzisiaj dzień przyniesie. Jeszcze będę chciał odpalić agregat. Znaczy odpalić. Aha, zamówiłem w ogóle agregat. 700 chyba 80 zł wyszło mi z wysyłką, czy coś w tym stylu. Zamówiłem agregat, no zobaczymy jaki przyjdzie. Jest to jakiś taki raczej Chińczyk, niby ma AVR-a, w którego ja nie wierzę, tam będzie jakaś prosta regulacja, a nie będzie na pewno AVR, bo sam AVR kosztuje tyle co ten agregat. Ale zobaczymy co to będzie. Sam jestem naprawdę ciekaw. Wiecie co, byłem w Castoramie, kupiłem w zasadzie tylko olej jakiś tam do tych silników czterosuwowych. Filtrów nic nie dostałem do tej glebogryzarki, ale taka ciekawostka, znaczy taka ciekawostka, tak się zastanawiam, czy te oleje, nie wiem, 10W30 do kosiarek, czterosuwowych podkreślam, różnią się czymkolwiek od tych olejów samochodowych? Znaczy na pewno się różnią, ale czy nie można by było ich zastosować zamiennie? Bo szczerze powiedziawszy, ja taniej kupuję olej Motula niż jakieś te castoramowe oleje malutkie. Tak, że ja kupuję w dużych ilościach, ale byłoby mi wygodniej takie coś zaleć. Jak myślicie? Po prostu, żeby się trzymać lepkości. Jeżeli ma być na przykład 10W30, tam 10W40, to czy jak zaleję to samo z oleju silnikowego, to będzie to samo? No to jest tak naprawdę chyba co? No tylko
to silnik jest silnik, smarowanie jest smarowanie. No, troszeczkę no, inne ciśnienia mogą być, co tam będzie, różnica taka wielka. No, teoretycznie samochodowy powinien być chyba lepszy, bo w samochodach jest bardziej obciążony silnik, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż tam są może wyższe temperatury, bo nie ma chłodzenia. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, czy coś wiecie, czy stosowaliście może coś takiego. Jestem bardzo ciekaw tego. No a teraz jadę do salonu Huśki, czyli Husqvarny. I tam mam nadzieję dobiorę jakąś świeczkę, bo była bardzo podobna świeczka, ale na internetach nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiednika, bo ja tam mam jakąś MGK i nie mogłem znaleźć jej odpowiednika w Oregonie. Także lecę do Huśki, tam się pewnie coś dobierze. Wiecie co, zacząłem odnosić wrażenie, że połowa tych vlogów będzie w samochodzie. Ale no, wtedy mam najwięcej czasu, żebym mógł coś porobić, porozmawiać z wami, przekazać jakieś informacje i tak dalej. Więc mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe. Na pewno przydałbym się jakiś gimbal samochodowy, tylko że musiałbym mieć cztery osie stabilizowane. Tutaj najbardziej chodzi góra, dół. Muszę coś wymyśleć, co ja mam podczepiane pod lusterko, żeby tak się bujało. Tak. Wczoraj, moi drodzy, zamówiłem ten agregat, na który zbieraliśmy ostatnio donaty. Tam praktycznie chyba 60% celu. Zauważyłem, że w donatach jest przynajmniej drugi raz taka sama sytuacja. Zbieraliśmy na grawerkę, wszyscy się tam zrzucali. Nagle pyk, buduj sam dom, wpadł Wojtek, rzucił tam chyba, już nie pamiętam, 700-800 zł w sumie. Pierw setka, a później do końca celu. I podobnie ostatnio Kamil, kapitan Legnica, to samo oddowalił. Zbieraliśmy cel, było tam 40%, nagle Kamil wrzucił stówę i za chwileczkę skończył cel. Praktycznie tam, nie wiem, 5 zł może zabrakło, bo coś tam. Ale nie o tym teraz mowa. Mowa jest o tym, że wczoraj zamówiłem, chyba tam z dostawą wyszło mi trochę ponad 750 zł. Jakiś Chińczyk. Jestem cholernie właśnie ciekaw, czy takie coś będzie działało, jak będzie działało, jaki to jest sinus, jakie urządzenia na tym chodzą, czy jakieś delikatniejsze też będą chodziły. Tam jest niby AVR, w co bardzo nie wierzę, bo AVR sam porządny kosztuje tyle, co prawie ten agregat. Ale naprawdę jestem bardzo ciekaw, będziemy testowali, może komuś z Was, na pewno komuś z Was się taki filmik przyda i będziecie mieli przynajmniej opinię, czy warto takie coś kupić, czy warto dołożyć do czegoś, a może kupić mniejszej mocy w tej samej cenie. Bo ja tutaj kupiłem tak po bandzie, pojechałem, bo to za niecałe, te mówię, 800 kupiłem 3 kW mocy, silnik chyba 7,5 konia ma. Co jest ciekawe, to silnik, prądnica jest z uzwojeniem nie miedziowanym, tylko podobnież jest z miedzi, cała wewnątrz z miedzi. To jest, no to jest ważne bardzo. Zużycie paliwa, hałas, to wszystko, nie mam bladego pojęcia. Próbowałem na internecie, na YouTubie coś znaleźć o tym, ale nie znalazłem. Więc Wy niedługo będziecie, jak coś szukali takiego, to będziecie mieli odpowiedź na to, co to jest, jak to działa, czy warto, czy nie warto. A tymczasem byłem w salonie Husqvarny, kupiłem do Brixa, notabene, świeczkę, filterek bez problemu kupiłem, dużo tańszy niż w Leroy Merlin. No i dobra, i co? I teraz jadę jeszcze na chwileczkę do znajomego, do Przemusia, do mechanika, porozmawiamy sobie 5 minut, bo jakiś tam biznes jest, deal. I do domku montować filmy, a w zasadzie teraz będziemy nagrywać filmy. Coś o tej glebogryzarce, powiem Wam, jak przygotować takie coś do sezonu i to samo w zasadzie powiem o tym agregacie małym, co kupiłem za 50 zł. A tutaj pani z pick-upu, z MPK zatrzymała autobus na awaryjny i zbierała sobie te na święta, takie są te żółte, bazie? Chyba bazie to się nazywa. Zatrzymała to, też miała pusty, może tam ma niedaleko pętlę, to zamiast na pętlę to tutaj zajechała i zrywa. Sympatyczny widok. Jak się nie mylę, nie nagrałem chyba nawet minuty vloga. Miałem jakiś taki słaby dzień pod względem zmęczenia, przemęczenia. Ogólnie stwierdzam przepracowanie bardzo. A dziś natomiast pogoda jest taka ogólnie pod psem, bo tak jakby miał mżyć cały czas i tak dalej. Ale z MSIM wybieramy się na działeczkę. Być może odpalimy live'a jakiegoś dla Was. A będziemy co? Używaj tej glebogryzarki, co kupiłem ostatnio na giełdzie. Nie zrobiłem do niej osłony, nie miałem czasu. Ale liczę na to, że nie powinno się mi tak bardzo do góry podrzucać, żeby tam coś się miało stać na tych trybach, więc no zobaczymy.
Teraz jesteśmy na stacji, petrol zatankowany bardzo, 8,33 litrów zatankowaliśmy. MC poszedł zapłacić. No i co? W pilarkach uskładnym też pod ręką jest. O, i idzie jeszcze do mnie kawa, zobaczcie. To jest dobry człowiek. To jest dobry człowiek po prostu. Trzymaj. Dziękuję, dobry masz człowieku. Dziękuję. Masz patyczek. O, super, ekstra. Jedziemy. Jedziemy. No tak, tylko że ja nie słodzę herbaty, a kawy, ale to nic. Moka na stacjach jest bardzo dobra. Moka, mocha, nie wiem jak się nazywa. No, proszę panią, byłaby stłuczka. Dobra, jedziemy, jedziemy. Mam nadzieję tylko, że pogoda wytrzyma i nic się złego nie wydarzy i będziemy mogli coś na tej działce porobić, poogarniać. We shall see. Brawo MC, ty, w lewo kierunek skręca w prawo. Jedziemy. MC otworzył bramę, jedziemy. A więc wszystko jest powymieniane, tak jak wam mówiłem. Zobaczymy jak to nam odpali teraz. Ja liczę, że od pierwszego strzała nie odpali. The dwarfs and we're digging a hole. Diggy diggy hole. Nie wiem, ale zaraz dojdziesz do Mahakamu. Jak w Minecrafcie? Ile razy powinieneś? Przecież to jest zwykły ten. To w Minecrafcie kilka razy to trzeba szpadlem takim zwykłym machnąć. To jest stary żywopłot i przez niego nasze maliny nie chcą rosnąć tak jakbyśmy chcieli, aby rosły. Trzeba je ekstrudować. A że MC ma sugar rusha, bo widocznie wypił jakąś kawę, no to go rozpiera energia i jo. No to jedziemy. Ja tymczasem dokańczam kawę. No i patrz. I będziemy dalej glebogryzarkowali, bo na razie tylko próbę zrobiliśmy glebogryzarkowania. No. A wyrwał dziadyga. Takie żywopłoty trzeba z korzeniami rwać, bo będą odrastać. To jest problem u nas. To samo z różą. Przełomka pragmatyczna, do czego dzwonić.
gdzie jest która? I takie pytali wczoraj, nie? A, podobno, tak? 54 zł. Ale czemu są fit 20? To będzie fit 30, prawda? Ty donaty lecą. Wojtuś, jak słyszycie, stwierdził, że lubi tiktaka. Lubisz tiktaka? Tak. Także ile kalorii ma? 2 kalorie, prawda? Tiktak? Tyle radości. Tylko, że nikt nie wziął pod uwagę, że taką paczkę tiktaków to jak kartofle się je. No i taki wózeczek myślę, że teraz będzie na giełdę lepszy. Co nie, Wojtuś? Lepszy będzie? Wojtuś mówi, że tak. Taki wózeczek został zakupiony. Udźwig 250 kg. Będę mógł wiśnie razem z siostrą i jeszcze 2 osoby będą tutaj mogły wejść. Będzie można wozić na tym. Fajnie była? Fajnie była. Pokaż uśmiech do mamy. Hihi. Jak widać, kolejny dzionek vlogowy się manko, moi drodzy. Dziś jest pierwszy dzień po świętach wielkanocnych, jest wtorek, jest ładna pogoda, dlatego wracamy teraz z siostrami. Otwór pod grawerkę wywiercę później, a teraz myślę, że warto by było z Wojtusiem pójść na rower, jakąś małą 20-30 km przejażdżkę. Co ty, Wojtuś, powiesz na to? Idziemy na rower? Chcesz iść na rower? Jakiś przymulony ten Wojtuś cały. Już zaraz przyjadę i pójdziemy na małą wycieczkę na rower. Być może jakiegoś live'a. Tak, ziół. Być może jakiegoś live'a odpalę na rowerze. Jak dziś dojedziemy na miejsce. Zobaczymy. No i nie miałem jakoś okazji zrobić vloga z trasy. Wojtuś jest zadowolony. Zrobiliśmy 26 km na dziś. Jutro zaczynamy. Może dziś dalej pojedziemy. Dziś w nocy i rano pokupowałem dużo fajnych, ciekawych rzeczy. W sumie zrobię też Wam odcinek. Może uda mi się od mojego kuzyna, którego zresztą część z Was może kojarzyć. Chodzi po Czarnobylu, po Fukushimie. Arkadiusz. Wydaje mi się, że on może mieć licznik Geigera. I kupiłem coś związanego z fotografią, co chciałbym sprawdzić tym licznikiem Geigera. Zobaczymy z takiego, co się okaże. A tymczasem kolejna ciekawa informacja jest taka, że zbliża się powoli projekt takiego slidera, ale tutaj dzięki firmie Nettigo będzie to tak zwana wersja tego slidera naprawdę na wypasie. Szczegółów nie chcę ujawniać, mam nadzieję, że to będzie niespodzianka, mam nadzieję, że to będzie fajny projekt, dłuższy projekt, który będziemy robili. Myślę, że będzie naprawdę, naprawdę fajnie. I tutaj z tego miejsca, jeżeli ogląda mnie ktoś z firmy Nettigo, chciałbym bardzo Wam podziękować za pomoc w tym projekcie. Bo szczerze, ze szczerego serca naprawdę dziękuję za pomoc w tym projekcie, bo będzie to projekt iście fajny. A tymczasem lecę do tej ciastoramy i mam nadzieję, że dzisiaj tego vloga już zmontuję, bo coś mi nie idzie montaż tego vloga, bo cały czas coś, cały czas coś. A tymczasem, moi drodzy, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał.
Sorry, że używa się tak trochę szczapy, ale jeszcze nie kumam, jak to tak dobrze montować te vlogi, nagrywając je na przestrzeni tak czasu. Pod spodem macie jakieś linki, jakieś Facebooki, inne rzeczy. Jak ktoś jeszcze nie ogarnia tematu, to niech tam poklika sobie. Dzięki, że byliście. Piona dla Was i trzymajcie się. Pamiętajcie, łapce w górę.